Zostałam zaproszona na przedstawienie wigilijne przez młodzież z gimnazjum tutejszego. Przedstawienie bardzo mi się podobało i po przedstawieniu pomyślałam, dlaczego ktoś jeszcze miałby tego nie zobaczyć. Tak mało mówi się o tym, że młodzież robi dobre rzeczy, piękne rzeczy. Chciałam, żeby dziadkowie zobaczyli swoich wnuków, wnuczki, którzy przygotowali piękne przedstawienie. Porozmawiałam z rodzicami z Rady Rodziców, którzy byli przychylni, włączyli się w pomoc, w zorganizowanie poczęstunku. No i zaprosiliśmy dziadków. Nauczyciele byli bardzo, bardzo przychylni, chętni. Oferowali swoją pomoc, doradzali nam, ponieważ w szkole organizowałyśmy to pierwszy raz, doradzali nam, co można zrobić, w jaki sposób. Także byli bardzo przychylni i pomocni w zorganizowaniu całego tego przyjęcia tutaj. Dziadkowie to jest ten pomost, który łączy młodość, dziecięctwo z dojrzałością, radość i może nawet nie rozwagę z powagą. Może jakieś takie, czasem zachowania, może nie najwyższego lotu, ale one potem będą owocować, kiedy zobaczy się skutki takich właśnie spotkań, gdzie starsi będą otrzymywać ten hołd, może wdzięczność za to, że są starszymi, za to, że się poświęcili, za to, że jakąś cząstkę swoją też włożyli w to, żeby po prostu te dzieci miały godne warunki, coraz godniejsze, jak teraz widzimy. Dlatego ja jestem wdzięczna i szkole, jako dyrektorowi, organizatorom, nauczycielom, którzy nie tylko dla siebie zasługi zatrzymują, że po prostu oni też dostrzegają, że wśród i rodziców, i dziadków, babci mają partnerów do wychowania dzieci, młodzieży, a jest to teraz coraz trudniejsze zadanie.